Dzień dobry Państwu. Wielkie wrażenie, zaszczyt, więc mieć okazję znowu zwrócić się do problemów epidemiologicznych i w sposób dosyć wyzywający rozpoczynam swoją prelekcję, mianowicie zadając pytanie, czy nowotwory rzadkie to rzadkie i czy to rzeczywiście jest margines batalii z nowotworami, które zaczęły. Czy też jest może punkt ważny, wart zainteresowania, a jeżeli tak, to dlaczego? I dalej, co my wiemy? Czy wiemy mało, czy wiemy dużo? I znów będę miała okazję podkreślić braki, które niestety mamy w rejestracji nowotworów, co bardzo rzutuje i ma ogromne znaczenie dla planowania banku z rakiem, jak również dla budżetu. Strategia zwalczania rzadkich chorób, w tym nowotworów rzadkich również, stanowi działanie priorytetowe w dziedzinie zdrowia publicznego w Unii Europejskiej do roku 2013, w programie do roku 2013. Problem nowotworów rzadkich został w Europie dostrzeżony już dawno, to jest w latach 90., ponieważ była to bardzo zróżnicowana grupa chorych. Były to przypadki rzadkie i w związku z tym prowadzenie badań epidemiologicznych i badań klinicznych spotykało się z ogromnymi trudnościami. Bardzo trudno było zidentyfikować przypadki, które można byłoby do tych badań zakwalifikować, a nade wszystko chorzy byli rozproszeni, czujność w stosunku do rozpoznawania nowotworów była bardzo niewielka, doświadczenie bardzo niewielkie. No i ogromne problemy, jak wiadomo, sprawiało leczenie i rozwój nowych technologii medycznych. Rozpoznając ten problem już w latach 90. cała grupa zajmująca się nowotworami rzadkimi, był to program Unii Europejskiej, który był związany generalnie z programem zwalczania nowotworów złośliwych w Europie i likwidowanie barier w Europie pomiędzy krajami, które mają bardzo duże osiągnięcia i niestety również naszym regionem, czyli obszarem Dawnego Obszaru Wschodniego. Dużo aktywności, dużo starań zostało w tym kierunku wykonanych po to, ażeby przede wszystkim zwiększyć informacje, zasięg informacji, żeby tę informację uczynić standardową i żeby zwiększyć możliwości wymiany doświadczenia w zakresie zwalczania również tych nowotworów. Grupa RealCare, właśnie, która powstała w latach 90., jako główny cel postawiła sobie opis epidemiologiczny tego zjawiska, czyli w zasadzie odpowiedź na pytanie, co to są nowotwory rzadkie, jak one są rzadkie, ile ich jest, ile jest jednostek chorobowych, jakie jest zachowanie i jakie jest znaczenie w ogóle koncepcji zwalczania nowotworów, czy jest to istotny problem w gruncie rzeczy, czy też mamy problem, tak jak sama nazwa sugeruje, nowotwory rzadkie. W kolejnej edycji, gdy już zbudowano listę nowotworów rzadkich według jednorodnych kryteriów, mianowicie pogrupowano je według lokalizacji, zidentyfikowano postępy budowy patomorfologicznej, określono częstość ich występowania, zidentyfikowano go według typowej typografii. W ten sposób opracowano nowotwory rzadkie po weryfikacjach, ponieważ bardzo często były to non-specified, czyli nieokreślone nowotwory, wymagające dodatkowej diagnostyki. Suma summarum zostały one zebrane. Jeden zbiór, do którego jest właśnie dostęp ze strony rzadkich nowotworów, którą przed chwilą pokazałam. Istnieje
spójności co do definicji rzadkich nowotworów. Jest ich co najmniej kilka. Najważniejsze to te obowiązujące Stany Zjednoczone, gdzie identyfikowano po prostu choroby, które występowały rzadziej niż 200 tysięcy przypadków w kraju, w Stanach Zjednoczonych. Definicja ta nie miała żadnego odniesienia dla krajów europejskich. Ostatnio, w 2010 roku, uściślono bardziej definicję, przyjmując, że jest to 15 przypadków, nie 15 przypadków, na 100 tysięcy mieszkańców rocznie. W Europie początkowo określono robotność, to jest około 50, mniej niż 50 tysięcy na 100 tysięcy mieszkańców rocznie. Projekt Eurocare przyjął definicję Unii Europejskiej, ponieważ z wielu względów była ona potrzebna, dlatego że niektóre rządy nowotwory charakteryzują się dobrym rokowaniem, na przykład traktacie, a wciąż jest to nowotwór rzadki, jeżeli chodzi o jego współczynnik zachorowalności. I przyjmując drugi parametr, to jest zachorowalność niższa, aniżeli 6 na 100 tysięcy mieszkańców. Jest to definicja zaakceptowana przez Komisję Europejską i w zasadzie obowiązująca określeniu nowotworów rzadkich. Dodatkowe informacje dotarły, że istnieją, czy wszystkie nowotwory występujące u dzieci należą do nowotworów rzadkich i istnieje w tej grupie nowotworów rzadkich jeszcze ultrarzadkie, grupa, że ultrarzadkich nowotworów to są nowotwory, których częstość występowania jest mniejsza niż 1 na 100 tysięcy. To tyle odnośnie definicji, tym niemniej chciałbym podkreślić, że Unia Europejska w tej chwili stosuje definicję opracowaną przez grupę Redka. Jak wyglądamy w stosunku do Unii Europejskiej? Posługują się kryteriami wspomnianymi. Poprzednio zidentyfikowano 186 jednostek chorobowych, które występują w Europie i występują również w Unii Europejskiej. Czyli mamy do czynienia z tą samą patologią. Liczba zachorowań w Polsce, roczna liczba zachorowań w Polsce to jest 11 tysięcy przypadków. Czy to dużo, czy to mało? Proszę Państwa, to jest 22% wszystkich nowotworów ogółem. Identyczna liczba, identyczna proporcja dotyczy również krajów Unii Europejskiej. Innymi słowy, rak płuca to 20% zachorowań. Nowotwory rzadkie, wszystkie razem, to 22% zachorowań rocznie. Czyli jest to ogromna grupa chorób o bardzo zróżnicowanej etiologii, bardzo zróżnicowanym przebiegu. Braku koncepcji, bardzo często braku koncepcji co do postępowania diagnostycznego, terapeutycznego, czyli innymi słowy braku opracowania jednorodnych obowiązujących standardów. Chorobowość. No niestety w Polsce nie można jej określić z powodu braku danych, które jest aktywne. Ale jest pewien element, który w zasadzie budzi optymizm. Mianowicie wskaźnik względnych pięcioletnich przeżyć w Polsce wynosi 48%. I on jest dokładnie w tym samym jak w Unii Europejskiej. Czyli w zasadzie świetnie leczymy rzadkie nowotwory. I mamy powody do ogromnego sukcesu. Tak wskazują ogólne informacje. Wskaźnik względnych pięcioletnich przeżyć mówi nam o bardzo podobnym, jeżeli nie identycznym sukcesie w zwalczaniu tych nowotworów, leczalności tych nowotworów. Ale porównując sukces zwalczania nowotworów pospolitych w Unii Europejskiej, cały czas mówimy o krajach, gdzie wskaźnik pięcioletnich przeżyć wynosi 64%, rzadkie nowotwory mają ten wskaźnik niższy, który wynosi 48%. Także różnica jest dosyć duża. Ta różnorodność dotyczy, proszę zauważyć, wszystkie grupy. W Polsce wskaźnik 48%, o którym powiedziałem, jest już versus 56% rzadkich nowotworów. Jest jeszcze drugie, ale mianowicie nowotwory rzadkie zostały zdefiniowane na podstawie średniej europejskiej.
krajach europejskich istnieje rozbieżność co do częstości występowania tychże rzadkich nowotworów, które zostały zdefiniowane wcześniej. I proszę zauważyć, że w Polsce rak płaskonabłonkowy szyjki macicy jest częsty, podczas gdy w Unii Europejskiej jest to nowotwór rzadki. I to nas zakłóca proporcje, zakłóca to proporcje przeżyć. Kolejne to rak płaskonabłonkowy krtani oraz gruczołowy rak jajnika. W Polsce częste nowotwory w krajach Unii Europejskiej są nowotworami rzadkimi. Więc to 48% znowu to taka pozorna rzadkość. Dlaczego się tak dzieje? Ponieważ reprezentatywność polskich badań dotyczących nowotworów rzadkich jest niska, niezmienna. Warszawa nie dostarczyła danych do obliczania wskaźników przeżyć do programów finansowanych z Unii Europejskiej, które stanowią priorytety w zwalczaniu raka i priorytety w zdrowiu publicznym. Polska nie przystąpiła do projektu EPIC, który aktualnie się toczy. W bardzo niewielkim stopniu, szczątkowo, wręcz uczestniczy w projektach towarzyszących. Inicjatywa EPA, o której wspomniałam, ma między innymi na celu zapewnienie informacji i wymianę doświadczenia w zakresie zwalczania nowotworów, w tym i nowotworów rzadkich. To jest oczywiście jeden z celów EPA. EPAC również określa nowoczesne rejestry nowotworów jako narzędzie dobrego zarządzania zdrowiem, w tym obszarze zwalczania nowotworów złośliwych, a także kapitału. Bardzo potężna i bardzo mocna definicja świadcząca o wadze populacyjnej rejestrów nowotworów i znaczeniu, jakie mają dla przygotowania danych do podjęcia racjonalnych i odpowiedzialnych decyzji politycznych. Jakie są najważniejsze problemy w Polsce i w Europie? Generalnie rzecz biorąc, są one podobne. Mianowicie główny problem dotyczy opóźnienia w kierowaniu chorych do ośrodków referencyjnych. I dalej wiąże się to z poziomem wiedzy, opóźnieniem ustaleniem rozpoznania, trudności związane z prawidłowym rozpoznaniem histopatologicznym. Niska jakość leczenia poza ośrodkami specjalistycznymi, gdy następuje zwłoka z referowaniem pacjenta do właściwego miejsca. Niedofinansowanie oczywiście na wszystkich etapach. Niewystarczające dowody na skuteczność leczenia, co jest ogromnym problemem. Chorób rzadkich i nowotworów przeżywających. Niewystarczająca informacja dla chorych, chorzy są zagubieni, zdezorientowani. Praktycznie nie mają pomocy, mają bardzo niewielkie wsparcie informacyjne. No i przede wszystkim, co jest już takim bardzo ekonomicznym elementem, jest brak zainteresowania firm farmaceutycznych w rozwoju skutecznych technologii, nowotworskich. Nie wiadomo przecież, ile się tych leków, jakie będzie zapotrzebowanie na te leki. Nie wiadomo przecież, ile mamy chorych. Nie wiadomo zupełnie, jak to leczyć. I zarówno populacyjnych rejestrów nowotworów,
jak i rejestrów narządowych. Rzesza epidemiologów, polityków, ale przede wszystkim ekspertów, którzy pomogą w budowaniu sieci i budowaniu procedur ujednoliconych, standardowych procedur wykorzystywanych do zwalczania tych chorób. I w związku z tym dostosowanie, konieczne jest dostosowanie regulacji prawa w krajach Unii Europejskiej do potrzeb rozwoju technologii sieciowych i udostępnienie zainteresowanych. Organizacja, tak jak wspomniałam, ośrodków specjalistycznych, referencyjnych, dedykowanych rzadkim nowotworom oraz współpraca w ramach sieci europejskich, w których ta wymiana informacji i wymiana doświadczenia będzie możliwa. Czyli ta sieć. Także ta sieć stanowi punkt zasadniczy programu, który aktualnie toczy się. Prowadzenie pozycji osoby case manager, który wspiera chorego w jego indywidualnej miejscu podczas opieki od chwili rozpoznania, albo poprzez rehabilitację, włączając to również aspekt psychoekologiczny i socjalny. Opracowanie zasad dobrej praktyki, opracowanie standardów, o których już powiedziałam, zwiększenie czujności lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej oraz patomorfologów, tak aby przyspieszyć proces kierowania pacjentów do środków referencyjnych. Wsparcie organizacji pacjentów jako partnerów zainteresowanych procesem leczenia. Na wszystkich etapach procesu leczenia temu służy Pan nowa zidentyfikowana rola case managera. Po to, żeby wymierne efekty tej działalności to poprawa wskaźników nieczelnych, czyli poprawa wyleczalności oraz poprawa jakości pacjentów. Określone dostosowanie poziomu informacji i ustawy wspierają. Wnioski są krótkie i bardzo proste. Mianowicie w Polsce istnieje nadal konieczna, wielka potrzeba poprawy informacji o nowotworach, zarówno na poziomie regionalnym, a może nawet przede wszystkim na poziomie regionalnym, jak i centralnym. W tym również o nowotworach rzadkich, które w masie nowotworów powszechnych i nowotworów innych problemów zupełnie innych. Zgodnie z zaleceniami dla krajów Unii Europejskiej podstawę stanowią populacyjne rejestry nowotworów, które dane powinny być wzbogacane o informacje z innych rejestrów. W Polsce konieczne jest opracowanie strategii zdrowia nowotworów rzadkich z uwzględnieniem polityki lekowych w oparciu o rzetelną ocenę danych epidemiologicznych. Obecnie, odpowiadając na tytuł mojego wykładu, skala obciążenia nie znana tylko prawnie, a dostępne dane wskazują na niekorzystny okres epidemiologiczny. Głównie niedoszacowanie zagrożenia i zawyżone wskaźniki względnej pięcioletniej przeżyć. W związku z tym ten wskaźnik pięcioletni przeżyć, który jest podobny do średniej Unii Europejskiej, może nas cieszyć tylko ograniczając.